Witam serdecznie Państwa na konferencji poświęconej finansowaniu sportu zawodowego. Z nami, czyli ze mną i z Przemkiem Dekerem, jest dwóch przedstawicieli spółek miejskich, które są finansowane z naszego budżetu miasta. To jest Robert Kościecha, trener GKM-u Grudziądz i wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej, uczestnik mundialu w 2002 roku, Paweł Kryszałowicz. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj po to, ponieważ w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie pojawiły się informacje przekazywane przez kolegów i koleżanki z Polski 2050, że jest niesamowita potrzeba rozmowy o finansowaniu sportu w Grudziądzu w ogóle. Zanim o tym będziemy rozmawiać, to uważam, że nie tylko potrzeba jest o rozmowy o finansowaniu sportu, ale ogólnie o finansach miasta, ale także, co się wiąże z finansami miasta, o finansowaniu chociażby kultury. Ponieważ wiemy nie od dzisiaj, że koleżanki i koledzy z Polski 2050 przede wszystkim gustują przede wszystkim w kulturze, tak, w organizowaniu różnego rodzaju śpiewów choralnych, organizacji innych też bardzo fajnych wydarzeń i potrzebnych w Grudziądzu, jak chociażby Grurok. I my jako Lewica do tej pory na ten temat się nie wypowiadaliśmy, tak? Ale uważamy, że jeżeli osoby, które mają delikatnie rzecz biorąc mało wspólnego ze sportem, zaczynają grzebać w sporcie, tym bardziej w sporcie zawodowym, to myślę, że nie do końca tak powinno być. Fajnie jest, że będzie ta debata 5 listopada, w której będziemy mogli, że tak powiem, się zmierzyć, pojedynkować na słowa. Natomiast jedna rzecz. My jako radni, ja, Przemysław, tutaj jesteśmy przeciwni temu, żebyśmy sportowi zawodowemu zabierali albo okrajali środki finansowe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, ponieważ w naszej ocenie organizowanie w przededniu, że tak powiem, przedłożenia przez prezydenta miasta budżetu na 2025 rok, tak, organizowaniu debaty, służyć ma w naszym celu tylko i wyłącznie temu, że tych środków najprawdopodobniej może być na sport zawodowy, czyli na GKM i na Olimpię Miej. Bo jaka jest sytuacja finansowa budżetu, to doskonale sobie zdajemy sprawę. Wiemy, jak to wygląda nie od dzisiaj. Natomiast mowa o tym, żeby o tym dyskutować dzisiaj, uważamy jednak, że to może nie czas i miejsce, trzeba było szybciej na ten temat dyskutować. My stoimy na stanowisku, że na sport zawodowy, piłkę nożną i żużel, miasto powinno mieć pieniądze, powinno sponsorować, czy jak to się mówi, dokapitalizować funkcjonowanie tych dwóch sportów, ponieważ to są po pierwsze dyscypliny, które, jeżeli chodzi o piłkę nożną, jest najpopularniejszą, nie okłamujmy się, dyscypliną na świecie, tak? Żużel jest dyscypliną, która jest oprócz piłki najpopularniejszą w Polsce i w dużej części naszego kontynentu, czyli Europy. Poza tym, Szanowni Państwo, to i przekaz, który ja słyszałem ostatnio podczas konferencji właśnie Polski 2050, to odnoszę wrażenie, że tutaj nie ma mowy o finansowaniu, tak, czy współfinansowaniu sportu dzieci i młodzieży. Z nami są przedstawiciele, których przed chwilą przedstawiłem. Za chwilę powiedzą, jak to wygląda, czy finansowanie sportu młodzieżowego i osiągnięcia sukcesy zarówno w Olimpii, tak samo w GKM. Poza tym wymiar in plus, jeżeli przekazujemy środki finansowe z miasta na funkcjonowanie tych dwóch klubów, jest w mojej ocenie niekwestionowany, tak? Bo to jest nie tylko widowisko. Nie tylko widowisko, tak? Widowisko jest bardzo ważne, tak? Ale to jest promocja miasta i co najważniejsze, tak? To jest wyciągnięcie dzieci i młodzieży z domu, żeby te dyscypliny sportu uprawiały. Ja jako radny od 2014 roku zawsze popierałem, za poprzedniej kadencji, kiedy prezydentem był pan Robert Malinowski, dzisiaj jest prezydentem pan Maciej Glamowski, zawsze
popierałem i podnosiłem rękę za tym, żeby dokapitalizować te dwie spółki, ale tutaj wspomniałem o młodzieży przede wszystkim, tak, i o szkoleniu młodzieży, i chciałbym w tym momencie oddać głos najpierw reprezentantowi Polski Pawłowi Kryszałowiczowi. Proszę, Pawle. Dzień dobry Państwu. Ja pracuję w Olimpii od roku. Myślę, że Akademia Olimpii Grudziądz jest bardzo dobrze zorganizowana. U nas trenuje ponad 550 dzieci i rozwijamy się dalej. Więc myślę, że ten sport zawodowy jest kuty, dlatego musi być i musi być finansowany, żeby te wszystkie dzieci, które w wieku 6 lat zaczynają uprawiać swoją pasję, przygodę z piłką, miały cel, do którego dążyć. Jeżeli nie ma zespołu, który jest zawodowy, gra w lidze centralnej, te dzieci w wieku 15 lat praktycznie odchodzą od sportu. Naszym główną rzeczą jest to, że szkolimy sportowo, ale też trzeba sobie zdać sprawę z drugiej rzeczy. My przede wszystkim wychowujemy te dzieci. Te dzieci są regularnie, mają obowiązki, więc stają się zwykłymi, normalnymi ludźmi, którzy później, czy oni będą grać zawodowo w piłkę, czy nie będą grać zawodowo w piłkę, to będą normalnymi ludźmi obowiązkowymi, będą chodzić do pracy, będą kibicować przede wszystkim, bo nie każdy może, wiadomo, w zawodowej piłce być. Tutaj u nas w pierwszym zespole Olimpii Grudziądz gra 4 wychowanków z Grudziądza, gdzie to bardzo się rzadko zdarza, że na tym poziomie tylu wychowanków jest z danego klubu, bo wiadomo, że piłka, sport zawodowy, czy to piłka, również inne dyscypliny, no to, że tam bardzo ciężko jest wychować chłopców. My przez tą naszą szkołę SMS szkolimy te dzieciaki. Są dwie ścieżki jak gdyby prowadzenia tych dzieci. Jedna jest jak gdyby zawodowa, druga jest amatorska. Wszyscy działamy razem dla dobra Olimpii. I chciałbym tu powiedzieć, że takie debaty odnośnie czy finansować, czy nie finansować sport zawodowy. Ja nie pochodzę z Grudziądza, przyjechałem tutaj i zaangażowałem się w pewien projekt akademii. Znałem tylko Grudziądz z żużla i z piłki nożnej. Nie znam Grudziądza z innych dyscyplin sportowych, nie znam Grudziądza z innych osiągnięć. Oczywiście dlatego, że ja jestem sportowcem i zajmuję się sportem. Także ja myślę, że jest potrzebna pomoc, żeby ta ponad 500 dzieci miało jakiś cel ku temu, żeby funkcjonować, a w przyszłości może się uda doprowadzić do tego, że może ktoś w końcu z Grudziądza zagra w reprezentacji polskiej. Jak na tą chwilę mamy 3 reprezentantów, którzy zostali powołani do reprezentacji polskiej w grupach młodzieżowych. Jeden nawet wystąpił w Mistrzostwach Europy. Myślę, że to jest jakiś duży sukces, krok do przodu, no ale trzeba ciężko pracować, a no niezbędne na to są środki. Dziękuję. No już jak mój poprzednik tu powiedział, to sport to nie tylko wydawanie dużych pieniędzy, ale też korzyści pozytywne dla dzieci. My w Grudziądzu mamy tutaj sekcje młodzieżowe w żużlu od 6 roku życia. Stąpić bajki, mini żużel i grupy młodzieżowe. Wiadomo, sport żużlowy jest bardzo popularny. Dzięki temu, że jesteśmy w Ekstralidze, promocja jest straszna miasta. Ostatnio weszliśmy do playoffów, historyczny sukces dla klubu. Dzięki temu przez praktycznie miesiąc czasu było bardzo głośno o klubie, ale też o mieście. Druga sprawa, w tym roku zdobyliśmy pierwszy medal Mistrzostw Polski Par Klubowych swoimi wychowankami. Rok temu zdobyliśmy srebrny medal drużynowy Mistrzostw Polski Juniorów. Jeden zawodnik tylko był jak gdyby z Leszna, tak to wszystko mieliśmy swoimi wychowankami, więc to bardzo, bardzo cieszy, że rozwój jest w Grudziądzu. Jestem tu 7 lat i takiej młodzieży nigdy nie mieliśmy. Tyle wychowanków i tylu młodych chłopów, którzy chcą się zapisywać do tego sportu. Sport nie daje tylko emocji na trybunach, ale to też jest oderwanie dzieci od PlayStation, od dzisiejszych problemów, o otyłości, która dzisiaj jest bardzo ważna, ponieważ w późniejszym etapie przekształca się to w różne choroby i niewskazane samopoczucie dzieci. Sport nawiązuje do tego, żeby rywalizować, żeby dbać o dietę, żeby być współrywalizować w swoich grupach dziecięcych. Są to obowiązki, które, jak to już trener mówił, sytuacje są tego typu, że później nie wszyscy, jak to wspominałeś, będą zawodnikami, ale w późniejszym etapie każdy nauczy się tej dyscypliny, higieny i obowiązków, które w życiu są bardzo potrzebne. I sponsorowanie sportu to jest jedna z najlepszych jak gdyby
promocji miasta, to jest po pierwsze, ale też obywateli i tego, że po prostu młode dzieciaki mają gdzie trenować i jak gdyby mieć swoje pasje. W późniejszym etapie, gdy dzieciaki nie są sportowcami, mają problemy różnego rodzaju młodzieżowych, gdy już 11 lat są, przez sport nie mają możliwości dostępu, w takim cudzysłowie, do różnych używek. Przez to, że my tych dzieciaków namawiamy do sportu, dzięki temu mamy naprawdę wspaniałe dzieci, które możemy się chwalić nie tylko na arenie polskiej, ale też międzynarodowej, więc finansowanie każdego sportu zawodowego daje też satysfakcję nie tylko dla rodziców, ale też dla całego otoczenia danego miasta, czyli tu Grudziądza, który naprawdę robi świetną robotę. Szanowni Państwo, w moim przekonaniu debata proponowana przez koleżanki i kolegów z Polski 2050 to jest pic na wodę. To jest pic na wodę, fotomontaż, który podejrzewam nic nie wniesie. Taka debata o finansowaniu sportu w Grudziądzu toczy się od wielu lat. Od wielu lat i ona niczego nie wnosi. Nie wnosi z jednego powodu, bo tutaj jest sprawa prosta. Albo finansujemy, współfinansujemy sport zawodowy z budżetu miasta, albo gasimy światło na stadionach. Jeśli ktoś w Grudziądzu jest za tym, żeby zgasić światło na stadionach, to niech podniesie rękę. My jako radni niezrzeszeni, wywodzący się z lewicy, nigdy nie podniesiemy ręki za tym, żeby zgasić światło na stadionach na Piłsudskiego i na Hallera. Ja jestem radnym od kilku miesięcy i chyba raz albo dwa razy przyszło mi głosować za dofinansowaniem sportu i za każdym razem, kiedy podnosiłem rękę na tak, to nie myślałem o działaczach, nie myślałem o żużlowcach, nie myślałem o piłkarzach, tylko myślałem o kibicach, którzy przychodzą na to widowisko, którzy cieszą się, którzy dzielą się emocjami, którzy czują sportową wspólnotę i myślałem o młodzieży, która przy tych spółkach sportowych jest kształcona. Nie tylko sportowo, ale też kształcone są charaktery. I za każdym razem, kiedy głosuję za, to głosuję dla kibiców i głosuję dla młodzieży i dzieci, która w tych szkołach, w tych spółkach się kształci. Jakiś czas temu przedstawiciele Polski 2050 zorganizowali konferencję prasową, na której poinformowali o tej debacie. Ja słuchałem relacji z tej konferencji w Radiu SK jadąc samochodem i słyszałem wypowiedź Szymona Gurbina, który wylewał krokodyle łzy nad tym, że sport amatorski w Grudziądzu jest niedofinansowany. To jest prawda. Tych pieniędzy jest ciągle za mało na sport amatorski. Ale słysząc tę wypowiedź, pomyślałem sobie jedno. Szymon, przez 5 lat byłeś wiceprezydentem Grudziądza, który odpowiadał między innymi za sport. Co zrobiłeś przez ten czas, żeby tych pieniędzy na sport amatorski było więcej? I w duchu sobie odpowiedziałem, że niewiele. Jeśli jest inaczej, to prosiłbym, żeby kolega Szymon Gurbin powiedział, co zrobił przez te 5 lat, żeby tego sportu, żeby tych pieniędzy na sport młodzieżowy, na sport amatorski było więcej. Dziękuję bardzo. To wiemy, w jaki sposób sport zawodowy w Grudziądzu jest dofinansowywany. Poprzez dokapitalizowanie. Ponieważ jest to najprostsza i najbardziej optymalna forma w dniu dzisiejszym, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o możliwość wsparcia finansowego sportu. Wiemy, to jest dochód jest to wydatek majątkowy. Jeżeli byśmy sponsorowali w inny sposób, tak, poprzez kontrakt sponsorski, przykładowo przez miasto, no to wtedy wchodzimy w wydatki bieżące. Wiemy doskonale, że i poprzednik, pan Robert Malinowski, i obecny prezydent, i tak samo moja osoba, wyznajemy zasadę, że lepiej w taki sposób finansować. Natomiast można się zastanowić, co można więcej zrobić. No, ja tutaj nie jestem ekonomistą, ale chociażby można by było się zastanowić nad tym, aby wypracować taki model wspólnie z miastem i
komunalnymi, bym powiedział, szeroko pojętymi, tak, szeroko pojętym sektorem spółek komunalnych, aby finansować to, może zdywersyfikować finansowanie. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ jeżeli spółka X, zakładam, przeznacza 100 tysięcy złotych, to jest przykład, przeznacza 100 tysięcy złotych na finansowanie sportu zawodowego bądź innego, obojętnie jakiego, to de facto może niemalże 20 tysięcy złotych sobie odliczyć. To nie jest 100 tysięcy, to jest 80 tysięcy. Jeżeli przeznaczy te pieniądze na sport młodzieżowy, to może sobie w koszty wrzucić nie 100%, a 150%. To są jakieś pieniądze. Dzisiaj trudno policzalne, tak? A trudno policzalne, ale mniej więcej wiemy, ile to by mogło być. Natomiast przykład, mówię, to jest przykład z dnia dzisiejszego. Dzisiaj jestem po rozmowie też w ratuszu z pewnymi osobami na ten temat i taki przykład otrzymam. Jeżeli dana spółka będzie się reklamować, to oprócz tego, że sobie może wrzucić w koszty, to jeszcze może odliczyć VAT. Ja pokazuję nie może ścieżkę, ale jakieś możliwości. I tutaj to nie jest nasza propozycja na sposób finansowania sportu zawodowego nie tylko w mieście, tylko to jest jakaś propozycja, to jest punkt wyjściowy. Możemy wyjść i pracować nad tym, w jaki sposób mamy finansować ten sport, natomiast bez dwóch zdań uważamy, że i zarówno amatorski, ale ten zawodowy, tak? Który no jest, można powiedzieć, symbolem Grudziądza, piłka nożna, Olimpia, GKM Grudziądz, Żużel, no, po prostu na to pieniądze muszą być i myślę, że tego zdania jest także pan prezydent Maciej Glamowski. Dziękuję, pytania, szanowni panie. Proszę, Robert Wiszczyk.